Chcę podziękować pani dyrektor, bardzo stępowskie za zaproszenie. Przekazała nam, mojej żonie, rodzinie, że nie wyobrażałaby sobie, gdyby nas tu dzisiaj nie było. My bylibyśmy równie zawiedzeni. Raczej ta sytuacja byłaby trudna dla nas do przeżycia. Proszę Państwa, jubileusz 20-lecia. W naszej sytuacji wspólnej wydaje się, że musimy go mierzyć wielością pokoleń młodzieży, która przeszła przez tą szkołę. Też dzisiaj jest czas, chwila, żeby zadać sobie pytanie, czy te 20 lat zostały należycie wykorzystane, czy ten 20-letni kontakt z patronem, z dorobkiem Adama Chętnika przyniósł efekty, czy dzisiejsza uroczystość, wesołość, radość, piękne podsumowanie ma rzetelne podstawy, dobrze wykonane, właśnie rzetelnie, pracy nauczycielskiej, zaangażowaniu uczniowskiemu. Dzisiejsze pokolenie, z którym się stykam, z którym się nie znam na pewno, bo widzę wielu młodych uczniów, pewno nie znało Adama Chętnika, przychodząc do tej szkoły, albo w nie takim rozmiarze, w nie takim przesłaniu. Więc na pewno po takich uroczystościach jak dzisiejsza będzie miała może większą motywację, inklinację do zaangażowania się w poznanie tej sylwetki. Naturalnie powinniśmy dorobek Chętnika znać. Ja pozwolę sobie w paru słowach go w jakiś sposób podsumować, bo to, co leży mi na sercu i obserwuję w wielu miejscach, to jest fakt, że Adam Chętnik jest znany, szanowany jako twórca przede wszystkim skansenu kurpiowskiego, jako wielki kurp. Nie wszyscy znają też jego inne osiągnięcia. Też nie wszyscy znają jego właściwy dorobek naukowy. Na wielu uczelniach dzisiaj, na wydziałach etnografii, historii i tym podobnych, uczy się wielu studentów z książek Adama Chętnika, którego metodyka pracy, którą wypracował, jest nazywana jako właściwie nowa nauka etnografii. Również w takim dorobku kulturowym Adam Chętnik jest uznany powszechnie jako jeden ze współtwórców polskiego tak zwanego regionalizmu, włącznie z osobami jak Wyspiański, Chomolski, Kolberg. Więc są to osiągnięcia, które uznają uznanie powszechnie, nie tylko w kraju i za granicą. Dobrze wiedzieć, że jaki jest dorobek Adama Chętnika. Tu wspomniane było, że około 100 prac. To jest też jeden z elementów naszej wspólnej pracy, bo ciągła kwerenda archiwalnych Adama Chętnika wskazuje na to, że tak zwanych prac wartych to jest ponad 250, a wszystkich pozycji ponad 900. Więc też zależy mi na upowszechnianiu tej wiedzy, żeby właściwie określać sylwetkę mojego dziadka. Ale niewiele osób, aczkolwiek tu było wspomniane, niewiele środowisk wie, jak
szeroka była narodowo-patriotyczna działalność Adama Hickse. W jak trudnych czasach on działał. Działał nie tylko na Kubie. Działał na rzecz całej Polski, całego narodu polskiego. Sprawa junactwa, nie wiem, czy ktokolwiek o tym pamięta, a przynajmniej niszowo jest ta pamięć przechowywana. To są lata przed pierwszą wojną światową. To jest ruch, który kształtował tożsamość narodową. Tu były wielkie zasługi Adama Hetnika, jak również przy współtworzeniu harcerstwa polskiego. I całe jego życie, kolejne lata, walka o polskość w Warmii i Mazur, plebiscyt i wiele, wiele innych działań niepodległościowych, włącznie z bardzo ryzykownymi działami podczas II wojny światowej. Zresztą napisał wspaniałe pamiętniki, dokument o Powstaniu Warszawskim, cały dokument o wojnie pod niemiecko-hitlerowskim obuchem, które to opracowania są niezwykle cenne dzisiaj, bo dzień za dniem pokazują, jak to naprawdę było w tej Warszawie. Nawet w tej sprawie zwróciło się do mnie muzeum z Jerozolimy, żebym przekazał materiały, które będą dokumentowały życie Polaków. Ale tu była właśnie rola Adama Hetnika. Tak ją widział. I wiele, wiele innych działań, o których chciałbym przy okazji z Państwem rozmawiać. Liczę tutaj, że przy tym akcesie dyrekcja szkoły, z dyrekcją szkoły ułożymy jakiś program wspólnych zajęć. W każdym razie chcę podkreślić, że ta wielkość Adama Hetnika, znana powszechnie jako naukowca, to jest 50% zaledwie jego życia. Ja tak to określam, że kolejne 50% to jest działalność narodowo-patriotyczna, za którą między innymi dostał 2 razy wyroki śmierci. Ale pytanie, które zadałem na początku, że trzeba sobie podsumować, czy żeśmy właściwie wykorzystali ten okres, nie dotyczy numeratywnie tych elementów, które wymieniłem teraz, czyli co napisał, ile książek napisał, nawet w jakich dziedzinach działał, a jeszcze wspomnę, że sprawa nauki o Bursztynie w Polsce to też zasługa Adama Hetnika. Chodzi mi o zupełnie inny element, który zresztą ksiądz biskup w czasie mszy przywołał. Mianowicie, czy te pokolenia, dzisiaj uczniowie, uczą się sylwetki Adama Hetnika, rozumianej w ten sposób. A jaki on miał charakter? Co robił i dlaczego? Jakie motywy nim kierowali? Jak był pracowity? Ile włożył poświęcenia? Nie dla siebie, dla sprawy, dla narodu, dla nas, dla regionu kurpiowskiego. Jakim był człowiekiem? I to jest dzisiaj chyba to największe przesłanie i wezwanie moje do takiej nauki o sylwetce Adama Hetnika.